Staramy się, gdzie tylko to jest możliwe, posłużyć się tak zwaną techniką artroskopową. Artros to jest staw, skopia, dziernikowanie, oglądanie. W krajach na przykład bardzo zamożnych, takich jak Szwajcaria czy Finlandia, jest kategoria artroskopii diagnostycznych, czyli jeżeli kogoś po prostu boli 2-3 miesiące i nie jesteśmy w stanie właściwie ustalić z jakiego mianowicie powodu, to zaglądać takiego kolana, bierze się wycinki i czyli 7-9% artroskopii na przykład wykonywanych w Szwajcarii to są artroskopie diagnostyczne. Technika artroskopowa polega na tym, że poprzez takie niewielkie otwarcie 4-milimetrowe wprowadzamy do stawu kolanowego, ramiennego, światłowód, no w kołnierzu metalowym, żeby to było chronione. Kamerę trzymamy w ręku, to nie jest tak, że my kamerą zaglądamy, tylko wprowadzamy światłowód, który ma grubość od 2,5 w nadgarstku do 4,5 mm, to znaczy w tym kołnierzu razem. Tym samym przewodem idzie, wprowadzany jest do kolana płyn, sól fizjologiczna, ta, której używamy do podań dożylnych, pod kontrolowanym ciśnieniem. Kolano, na przykład kolano, nadyma się tak jak balonik, te wszystkie przestrzenie poszerzają się i swobodnie taką 4-milimetrową końcówką możemy się rozglądać. I drugą taką dziurką, też 3-4-milimetrową, wprowadzamy narzędzia, które są tak skonstruowane, że wszystkie muszą się zmieścić w rurce 4-milimetrowej. I teraz, dlaczego ta technika jest taka preferowana? Otóż my na przykład używamy tak zwanego systemu dużych przepływów, to znaczy podajemy stale płyn pod ciśnieniem około 40 mm słupa rtęci, który uciska i zamyka krwawienie z małych żyłek. A więc krew przepływa przez skórę, przepływa przez mięśnie, przepływa przez kolano, przez kości, natomiast nie może jedynie wlewać się do kolana. Możemy takie ciśnienie podnieść do 60 mm słupa rtęci, wtedy ulegają uciskowi małe tętniczki. My cały czas widzimy, jeżeli uszkodzimy jakieś naczynie, widzimy to. I ten płyn podawany jest pod ciśnieniem i tymi dwoma otworkami jednocześnie cały czas z kolana wypływa. I w ten sposób w czasie operacji przez kolano przepływa minimum 4, przeważnie 6, 8 do 16 nawet litrów płynu. Kolano ma, w zależności od tego, czy były wysięki, czy nie, 100-200 ml. A więc takie kolano w czasie zabiegu płukane jest około, powiedzmy, 100-200 razy. W związku z tym tak długo, jak robimy artroskopowo, tak długo operacja jest sterylna, jest jałowa. My czystość zapewniamy nie lekami, nie antybiotykami, tylko hydraulicznie. I w związku z tym techniki artroskopowe są bardzo bezpieczne. To jest ogromny postęp w, nazwijmy to, technice, czy w liczbie przygód, które spotykają naszych pacjentów, komplikacji, dlatego że jeżeli postępujemy w ten sposób, używamy dość drogiego zestawu, ale bezpieczeństwo zabiegu jest bardzo duże. Jest zapewniane, czyli lepiej się jest jak gdyby pobawić godzinę czy półtora artroskopowo, niż otworzyć, zrobić 15 minut. Dlatego że otwarcie jest to taka normalna operacja, gdzie jesteśmy w stanie jak gdyby zassać bakterie z powietrza, zewsząd, prawda, ze skóry chorego. Przecież po 15 minutach z potem na jego skórze pojawiają się jego własne bakterie, prawda, które no, są na miejscu w skórze, ale nie są na miejscu w kolanie. Prawda? Natomiast robiąc artroskopowo mamy tylko jeden kierunek, to znaczy jak gdyby końcówka tego światła, czy rurka wokół końcówki światłowodu podaje płyn i ten płyn tylko i wyłącznie wypływa na zewnątrz. Prawda? W związku z tym to jest wszystko bardzo czyste. Natomiast operacja jest dużo bardziej radykalna, na przykład dlatego, że optyka daje nam kilka możliwości. Po pierwsze powiększyć, prawda? Czyli możemy sobie do 60-80 razy powiększyć oglądany obiekt i na przykład zrobienie czegoś z dokładnością do milimetra nie stanowi większego problemu. To jest po pierwsze. Po drugie, światłowód zawiera system pryzmatów, a więc on patrzy nie przed siebie, tylko, znaczy może patrzeć przed siebie, ale przeważnie patrzy pod kątem 30 lub 70 stopni. W związku z tym możemy zajrzeć za coś. I ja zrobiłem kiedyś taką pracę, która polegała na tym, że robiłem typowe otwarcia chirurgiczne, te duże, następnie oczywiście w prosektorium wycinałem to wszystko, co byłem w stanie zobaczyć i następnie otwierałem kolano w poprzek. Okazywało się, że połowa struktur stawu kolanowego nie była przeze mnie dotknięta. Czyli tak naprawdę, i to jest taki problem częsty, że jeżeli na przykład bardzo częstą wadą w kolanie są jak gdyby za duże łąkotki boczne. 7% ludzi ma nieco za duże łąkotki boczne. Wtedy takie kolano jakby jak z niewielkiego klina zjeżdża na łąkotkę przyśrodkową i zrywa się łąkotka przyśrodkowa. I wtedy operujemy to, co boli, co jest jakby wtórną konsekwencją urazu, a pozostawiamy w kolanie to, co było jego główną przyczyną tej choroby. I stąd są często takie sytuacje, że znani polscy sportowcy na przykład, nie wiem, tam gdzieś jadą potem i robi się im zupełnie inną operację z innej strony. Staramy się zmusić organizm do gojenia. Na przykład jeżeli wykonujemy przeszczep więzadła krzyżowego przedniego, chory urwie sobie więzadło krzyżowe przednie, to po pierwsze urywa mu się element mechaniczny w stawie kolanowym. Po środku stawu kolanowego są dwie napinające się nawzajem struktury, więzadło krzyżowe przednie i tylne, i one nie pozwalają kolanu, znaczy kości piszczelowej, wysuwać się spod kości udowej. Jeżeli jedna z nich ulegnie zerwaniu, to po pierwsze ulega uszkodzeniu mechanika kolana.
Jedna z linek puszcza, kolano zaczyna obijać się o własne boki w czasie chodzenia. Około 6-8 mm tłucze o brzegi, tłucze o łąkotki. To po pierwsze. Po drugie, mierzadło krzyżowe przednie jest niezwykle bogato unerwione. 1,5% jego masy stanowią nerwy. I jest to niezwykle ważny szlak nerwowy, który nas informuje o pozycji stopy, pozycji goleni. W związku z tym umożliwia nam adaptację na przykład do biegu w terenie, do biegu po trawie, biegu po korzeniach. Jeżeli stracimy mierzadło krzyżowe przednie, to po pierwsze kolano staje się niestabilne, bo nie ma elementu mechanicznego, ale po drugie jest bardzo źle regulowane. Taki chory potyka się. Problemem jest zeskoczenie ze stopnia, problemem jest zbiegnięcie z nasypu, problemem jest raptowna zmiana kierunku. I o ile my potrafimy bardzo dobrze uzupełnić funkcję mechaniczną więzadła, to znaczy zastąpić je przeszczepem, w 94-96% przypadków taka operacja dobrze wykonana i poprawnie prowadzona rehabilitacyjnie pozwala na powrót do sportu amatorskiego. Sportem zawodniczym to jest troszkę inne prawa rządzą. O tyle nie bardzo potrafimy uzupełnić tę rolę regulacyjną więzadła. W związku z tym chory musi następnie ćwicząc na jakichś miękkich materacach, równoważniach, talerzach, żelowych poduszkach, wyćwiczyć inne detektory, inne odbiorniki tego czucia głębokiego, czyli czucia pozycji ciała, więzadło krzyżowe tylne, mięśnie, torebkę stawową i nauczyć się funkcjonować bez tej funkcji neurologicznej więzadła. A więc to nie jest tak, że naszą ambicją jest wyłącznie odtworzenie linki w stawie kolanowym. My musimy również przywrócić stereotyp ruchu. I to okazuje się być dużo bardziej żmudne i pracochłonne niż sama operacja jako taka. Czyli my jesteśmy w stanie skrócić pobyt pacjenta w szpitalu do 24, powiedzmy 48 godzin zupełnie bezpiecznie. Natomiast on musi ćwiczyć 6-9 miesięcy, aby nauczyć się funkcjonować, wykorzystać ten nowy przeszczep. Jeśli ktoś ma więzadło krzyżowe przednie i przewraca się, na przykład poślizgnie się na ślizgawce, kolano zaczyna się deformować, jak człowiek się ślizga, noga się ugina. Pierwszą rzeczą, która napina się, jest więzadło krzyżowe przednie. I ono wysyła sygnał do rdzenia kręgowego, żeby napiąć wszystkie mięśnie w pobliżu, czyli jakby założyć gorset z własnych mięśni na kolano, prawda? Zanim się zorientujemy, że leżymy, już mięśnie są napięte i to jest taki niezwykle prosty odruch, to potrzeba 54 milisekundy przeciętnie na wygenerowanie tego odruchu. Natomiast uświadomienie sobie, że padamy, zajmuje nam 220 milisekund, czyli jest 170 milisekund opóźnienia, to jest 1/7 sekundy. W tym czasie sprinter robi krok. Czyli jeżeli mówimy o chodzeniu po gładkim podłożu, po sali, po gabinecie, to absolutnie wystarcza nam to wyprzedzenie o 1/7 sekundy. Natomiast jeżeli mówimy o zachowaniu sportowym, nie, bo już leżymy. W związku z tym uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest zarazem uszkodzeniem mechanicznym stawu kolanowego, jak i uszkodzeniem regulacyjnym stawu kolanowego. I teraz my potrafimy je uzupełnić mechanicznie, no jakoby po 2 latach zaczynają wrastać nerwy, natomiast nie jesteśmy w stanie za pacjenta wyćwiczyć tych pozostałych elementów czucia głębokiego. I stąd jeśli pacjent chce ćwiczyć, rozumie to i współpracuje z nami, jak najbardziej jest w stanie wrócić do na przykład sportu. Natomiast jeżeli uważa, że operacja sama w sobie załatwia chorobę, tak jak wyrostek robaczkowy, obcinamy chorobę i nie ma, jest w dużym błędzie, te kolana nadal są niesprawne. To jest duża frustracja, prawda? Człowiek mówi, jak to? Ja sobie zrobiłem operację w Austrii, prawda, i tak dalej, bo byłem mistrzem Europy, prawda, a ta noga dalej mnie boli. Ona dalej mi tam podskakuje, coś takiego. Otóż jeżeli to ma być tylko tak, że skupimy się na tym leczeniu operacyjnym, to ponosimy zawodową klęskę bardzo często. No, są ludzie sprawni, są 30% ludzi ma tak zwaną odruchową kokontrakcję, czyli znakomitą regulację i oni sobie sami dadzą radę, nawet nie mając tego treningu. Człowiek ma bardzo ciekawy mechanizm gojenia, uszkodzenia ścięgien czy więzadeł. Mianowicie takim najczęstszym przykładem, który ja daję pacjentom, to jest ścięgno piętowe, ścięgno Achillesa. Mianowicie ścięgno Achillesa jest czymś niezwykle wytrzymałym. To wystarczy zobaczyć gimnastyka sportowego, który weź tam potrójne salto w tył na odskoczni, żeby zrozumieć, że właściwie to normalną nogą nie możemy takiego ścięgna urwać w żaden ludzki sposób. Natomiast każdy zna, czy słyszał o kimś, kto krzywo stanął z krawężnika, czy podskoczył w powsinie, prawda, z bloku, 30 cm wyskok dosiężny i urwał sobie ścięgno Achillesa. Takie ścięgno chore było wcześniej. Najczęściej mechanizm jest tego typu, że najpierw mamy ileś skręceń stawu skokowego źle leczonych, następnie pacjent właśnie mając złe czucie chodzi z takim umykaniem pięty przez 2-3 lata i następnie nitka po nitce zrywa sobie takie więzadło, takie ścięgno piętowe. Kiedy je zerwie, to bardzo często my operujemy i okazuje się, że to ścięgno wygląda jak pędzel do golenia, nitki rozczesane, kompletnie, przede wszystkim jest bardzo grube. Ścięgno piętowe jest taką elegancką tasiemką, która ma 3 mm grubości, 3 do 4, natomiast po zerwaniu jest grube jak kciuk. Czyli wcześniej chorowało, wcześniej było rozdęte. I teraz my takie coś po pierwsze szyjemy ze sobą, po drugie my akurat stosujemy takie wzmocnienia innymi ścięgnami
i organizm zaczyna to przebudowywać. On bierze te włókna, bierze ten krwiak, bierze to, co my wkładamy, te pozostałe więzadła, jak cegłę rozbiórkową i buduje nowe więzadło. I to więzadło jest dość niekształtne. To jest tak, że jest wyraźnie grubsze. Gdybyśmy zrobili pole przekroju, okazuje się niekiedy sześciokrotnie grubsze od oryginału. Natomiast ja jeszcze nie widziałem, żeby człowiek to zerwał. Takie zeszyty, jeżeli przetrzyma 3-4 miesiące od wypadku, to zbuduje nowe więzadło, które jest może nieładne, na przykład w rezonansie czy w USG, natomiast jest absolutnie funkcjonalne. I dokładnie to samo robi nasz organizm w kolanie. My pobieramy jakieś ścięgno, na przykład najczęściej jest to ścięgno mięśnia półścięgnistego i smukłego tutaj po wewnętrznej stronie uda, zostawiamy po wewnętrznej stronie uda masywny mięsień półbłoniasty. On przeorganizowuje się odpowiednio do potrzeb i po 4 miesiącach chory na nowo ma odtworzoną tę strukturę, z której pobraliśmy więzadło. Czyli po pierwsze my pobieramy z takich miejsc, które potrafimy leczyć w ten sposób, że człowiek odtworzy to miejsce pobrania, czyli nie niszczymy go. A następnie taki pasek własnego więzadła wstawiamy do kolana, dokładnie w tym miejscu i temu właśnie służy optyka, temu służą te wszystkie przymiary, sprzęt, który jest do tego potrzebny, żeby ono leżało niezwykle dokładnie tam, gdzie było poprzednio urwane więzadło krzyżowe przednie. Żadnych pomysłów, żadnych jakichś dołem, górą, jakichś takich operacji tradycyjnych, tylko precyzyjnie, dokładnie w tym miejscu, gdzie natura to więzadło gdzieś kiedyś umieściła. I następnie organizm przebudowuje takie więzadło i buduje nowe. Na przykład to, co my robimy, to są dwa ścięgna, które tak jak przez trzepak przewieszamy w kolanie przez taką poprzeczkę. W związku z tym to są 4 paski. Jak tam zaglądamy po 3-4 miesiącach, nie można ich już rozdzielić. One już są przebudowane. I organizm buduje nowe więzadło. To jest bardzo ważne. Dlatego na przykład nie udały się przeszczepy. Kiedyś było takie złudzenie, że będą syntetyki, prawda? Firma Gore-Tex i inne produkowały takie warkocze, dwie dziurki, pach, pach, bardzo szybka operacja. One, połowa z nich, no niestety po jakimś czasie obluzowuje się, wycina się z kolana, choruje i tak dalej. Czyli nadal się okazało, że wróciliśmy do koncepcji z lat 30. czy 40. jednak własnych przeszczepów, które wgajają się bardzo dobrze. Również można pobrać przeszczepy ze zwłok. Ścięgno Achillesa jest takim ścięgnem tradycyjnie pobieranym. Jeżeli chodzi o przeszczepy własne, wyniki dobre i bardzo dobre dają 94-96%, allografty, przeszczepy ze zwłok, 88-86%. Są nieco gorsze, aczkolwiek stają się standardem pewnym, dlatego że to jest coś takiego, co nie obciąża pacjenta, prawda? Znaczy pobieramy sobie z banku, wstawiamy, prawda? Na przykład jest to pacjent, powiedzmy piłkarz nożny, prawda? Na przykład 23, zrywa sobie więzadło. No możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że znowu będziemy jakiś uraz tego kolana, na przykład za 5 lat, prawda? I wtedy gdzieś kiedyś jakby skończą nam się miejsca biorcze. W związku z tym, jeśli mówimy o takiej osobie, chyba lepiej zacząć od allograftu, prawda? No, czyli przeszczepu ze zwłok, mrożonego w tym przypadku. Naszym. Natomiast, jeżeli mówimy o osobie, która no nie ma takich ambicji wystawiania się permanentnie na urazy, nadal lepsze wyniki dają własne więzadła pobierane z... Jest kilka takich miejsc. Pasmo centralne rzepki, ścięgno mięśnia półścięgnistego smukłego, powięź szeroka uda. Można nic, jakieś, ja mogę sobie w tej chwili przypomnieć około 6 miejsc, w których możemy pobrać bezpiecznie dostateczną ilość materiału więzadłowego, a następnie tak poprowadzić rehabilitację, aby pacjent na tym nie tracił. Takie pytanie, które zawsze warto sobie postawić, jest właściwie, po co my robimy rekonstrukcję więzadeł krzyżowych, na przykład więzadeł krzyżowych w kolanie. Dlatego, że człowiek ma umiejętność bronienia się przed uszkodzeniem więzadła, jak również funkcjonowania z uszkodzonym więzadłem, odpowiednio pracując mięśniami. Tak jak powiedziałem, więzadło krzyżowe przednie nie pozwala nam wysunąć piszczeli do przodu, a więc jeżeli napniemy grupę tylną mięśni uda, stawiamy nogę na miejsce, więzadło krzyżowe tylne nie pozwala cofnąć nogi do tyłu. Jeżeli napniemy mięsień czworogłowy przez rzepkę, wstawiamy nogę na miejsce. W związku z tym to się nazywa właśnie kokontrakcja, czyli niezwykle harmonijna praca mięśni w rytm chodu. Jeżeli mamy to wypracowane, możemy tego pacjenta nauczyć, on jest w stanie absolutnie funkcjonować na gładkim podłożu. Natomiast takie kolano w sposób niezauważalny dla niego tłucze, jak gdyby o swoje własne brzegi i wyciera się przedwcześnie. Uważa się, że po 3-4 latach pojawiają się już poważne zmiany w chrząstce, takie właściwie w pewnym sensie nieodwracalne. Otóż my robimy rekonstrukcję więzadła z taką intencją, aby zapobiec przedwczesnemu zużywaniu się stawu kolanowego. A w tym stawie kolanowym najbardziej interesuje nas chrząstka. Chrząstka tak jak szkliwo na zębach, jak rogówka w oczach. To jest taka rzecz, którą mamy raz w życiu i poważnie uszkodzona już nie spełnia swojej roli. I w związku z tym to, co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest na ile przed wypadkiem, czy w momencie wypadku została zniszczona chrząstka szklista i co poza więzadłem krzyżowym przednim zagraża uszkodzeniem stawu kolanowego. I stąd drugim takim tematem, którym się zajmujemy niezwykle intensywnie, to jest leczenie chrząstki w stawie kolanowym. No, pierwszą rzeczą jest doprowadzenie do sytuacji, że wszystkie składowe, a więc rzepka, kłykcie kości udowej, piszczelowej,
łąkotki chodzą swoim własnym, naturalnym torem. Że nie uczymy się utykać, nie uczymy się omijać tej przeszkody, którą mamy w kolanie, tylko że to wszystko pracuje tak, jak powinno. I druga sprawa, jeżeli są ubytki chrząstki, staramy się je uzupełniać. I tu jest cała gama zabiegów, które są w tej chwili możliwe. Wszyscy na pewno Państwo słyszeliście o, powiedzmy, hodowlach chrząstki, coś takiego. To jest ogromny problem, który polega na tym, że my nie potrafimy zmusić jeszcze komórek chrzęstnych, żeby nie tyle rosły, bo to bardzo łatwo, tylko żeby formowały tę potężną płytę, która powinna być w stawie kolanowym. A więc, jeżeli uszkodzenie chrząstki nie jest zbyt głębokie i gdzieś tam na dnie są jeszcze komórki chrzęstne, wystarczy po prostu niekiedy jak gdyby poprzebijać taką cienką kość, która oddziela kolano od tej warstwy szpiku, wpuścić w ten sposób krwiak, ale w tym krwiaku są komórki szpikowe, komórki wielopotencjalne i to potrafi wypełnić taki ubytek chrząstki, komórką, tkanką, która nie jest chrząstką szklistą, nie jest tą oryginalną wykładziną. My mówimy wtedy hyaline-like, czyli przypominająca chrząstkę tkanka, ale jest to niebolesne, pacjenci dobrze się czują, nie odczuwają dolegliwości bólowej. Czyli jedną taką bardzo prostą z początku wieku wywodzącą się koncepcją jest po prostu perforowanie takiego miejsca uszkodzenia wielokrotne i stworzenie jakby warunków, jakby to było świeże, niedawne stłuczenie. Natomiast drugą techniką jest, jak gdyby kolano jest tak dziwnie skonstruowane, że zawiera około 30% chrząstki, która nie niesie ciężaru ciała tutaj. W związku z tym niekiedy robimy takie zabiegi, które do 6-8 cm2 potrafimy pobrać z jednego miejsca w kolanie i przełożyć na miejsce chore, na miejsce obciążane, na miejsce stłuczone. Czyli drugą techniką jest jak gdyby zamienienie tego na złamanie, czyli pobranie chrząstki z rejonu, który nie jest obciążany i przeniesienie na chory uszkodzony fragment. Tylko niestety tu jest limit powierzchni bardzo prosty, 6 cm sześciennych do 8, możemy to uzupełnić. I trzecią techniką alternatywną, stopniowo zyskującą bardzo na jakby znaczeniu, jest zakładanie jakby hodowli w kolanie. Mianowicie błona okostna, która przykrywa kości, zawiera duże ilości komórek jakby multipotencjalnych. I bardzo często pobieramy fragmenty okostnej, wkładamy do kolana po usunięciu wszystkich chorych tkanek, przyszywamy je tam w to miejsce i jak gdyby zakładamy hodowlę własnych komórek chrzęstnych w kolanie. Możemy je wspomagać podawaniem hodowli chrząstek hodowanych, czyli pochodzących z zewnątrz. Pobiera się w pierwszej artroskopii niewielki wycinek chrząstki, namnażamy te komórki i podajemy wtedy pod taką komorę okostnową i szczególnie w Skandynawii jest to metoda dość popularna. Czyli wydaje się, że w ogóle przyszłość leczenia chrząstki w kolanie chyba będzie polegała na zakładaniu hodowli własnych chrząstek. Wydaje się, że chyba komórki chrząstki są już troszkę zbyt dojrzałe. One nie bardzo potrafią zaadaptować się ponownie w tym nowym dla siebie miejscu, nowym, innym niż laboratorium. W związku z tym bardzo być może, że pewną przyszłość to są te słynne komórki multipotencjalne, komórki pnia, które do mniej więcej 60 roku życia każdy z nas ma na przykład w talerzu biodrowym. Komórki multipotencjalne rozwijają się adekwatnie do potrzeb miejsca, w którym się znajdą. Jeżeli je zaimplantujemy i spowodujemy, że nie zginą w kolanie, jest ogromna szansa, ogromne prawdopodobieństwo na to, że one przekształcą się czy w komórki chrząstki, czy tak jak powiedziałem, hyaline-like, komórki przypominające chrząstkę. Ale z punktu widzenia pacjenta wydajne, niebolesne pokrycie dużych ubytków chrząstki. To jest jakby taki najnowszy w tej chwili kierunek.